postać Ateny Zadumanej, starożytnej bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny, wspartej o włócznie. Ten symboliczny wizerunek będzie zdobił awers monet okolicznościowych z nowej serii pod tytułem Polskie Termopile. Starożytne Termopile, których Atena była również opiekunką, to symbol poświęcenia życia na polu bitwy. Równie bohaterską walkę, jak bitwa Persów z Grekami w 480 roku przed naszą erą, stoczyła polska młodzież z siłami pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego w 1920 roku pod Zadwórzem, niedaleko Lwowa. Z 330 polskich żołnierzy poległo 318, wśród nich m.in. 19-letni Konstanty Zarugiewicz. To właśnie jego wizerunek upamiętniono na rewersie 20-złotowej srebrnej monety okolicznościowej, która otwiera nową serię dla kolekcjonerów. Moneta upamiętniająca bitwę pod Zadwórzem i inaugurująca serię Polskie Termopile zostanie wyemitowana przez Narodowy Bank Polski 29 maja 2017 roku.